Marek Łakowski, dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem w sieci jest Pani Monika Niedzielska. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Mozaika, czyli autorska szkoła podstawowa. Jest Pani też edukatorem. Cóż to za edukator? Edukatorką pozytywnej dyscypliny. Mhm. Jest to... uczę szkole. I chodzi Pani z gałązką, bo tu słyszę edukacja, dyscyplina. Nie, to nie w takim sensie, nie, nie Panie redaktorze. Sensie. To jest bardziej taka pozytywna dyscyplina. To wiem, że to wywołuje takie emocje, bo to są taki właściwie dysonans słuchowy, jak już słyszymy o tym, że coś może być, jak dyscyplina może być pozytywna. Ale tu chodzi bardziej o tą dyscyplinę, taką samodyscyplinę, samoświadomość i takie właściwie podążanie, bycie dla dzieci... takim autorytetem, czyli to w takim sensie. To jest taka metoda wychowawcza, która już od 30 lat działa w Stanach Zjednoczonych, u nas około od 10 lat w Polsce. A w Częstochowie ja tutaj staram się na nasze tutaj region wprowadzać, uczyć, prowadzę warsztaty dla rodziców i dla nauczycieli. Rozumiem. I też praktykuję. I dzisiaj rozmawiamy, Szanowni Państwo, o projekcie Przedszkola, Szkoła Inne niż Wszystkie. Tak. Inne niż Wszystkie. Co to znaczy Inne niż Wszystkie? Inne niż Wszystkie, ponieważ w szkole autorskiej Mozaika będziemy się kierować przede wszystkim wartościami i obalamy system pruski. To znaczy już odchodzimy od tego, co wydaje mi się, że samo życie narzuca jakieś standardy. Będziemy się starać wychowywać i kształcić człowieka przyszłości. Człowieka, który będzie miał kompetencje przyszłości. To znaczy... Szkoły obecne, te powszechne, które prowadzi samorząd i te nawet też prywatne, one tego nie robią? Myślę, że są poszczególni nauczyciele, którzy się starają coś zmieniać oddolnie, bo nie powiem, że nie, bo znam takich nauczycieli i bardzo ich za to szanuję. Natomiast ogólnie, jeżeli patrzeć tak systemowo i całościowo, no niekoniecznie, ponieważ dzieci nie po ukończeniu edukacji nie stają się... świadomymi obywatelami, nie potrafią samodzielnie myśleć, samotwórczy, nie znają swojej wartości. Co z tego, że mają kompetencje edukacyjne, jak nie potrafią tego tak brzydko powiem. No bo system edukacyjny jest taki, a nie inny. Każdy ma swój program, musi biegiem go po prostu robić, bo taki system wprowadzono. Nie ma czasu chociażby na to, żeby porozmawiać tak z tym uczniem. Nie, no jest czas oczywiście, bo jeżeli się skupimy na tych kompetencjach społeczno-emocjonalnych, to wtedy dziecko się czuje bezpiecznie w szkole i to jest... neurobiologia tutaj się kłania, że jeżeli dziecko się czuje bezpiecznie, to dziecko po prostu szybciej chłonie wiedzę. Czyli jednak uczycie w tej szkole. No oczywiście, że nie tylko tak. Rozmawiacie. Jest podstawa programowa, którą jesteśmy zobligowani realizować. I jak wam się udaje ta podstawa programowa? Bo z kim nie rozmawiam z nauczycielem, to i nawet nie mają czasu na to, żeby powtórzyć uczniowi, jeżeli czegoś nie rozumie. Bo tyle jest materiału nałożone. Oczywiście rodzice mają pretensje do nauczycieli, a to nauczyciele mają taki system narzucony. Sama podstawa programowa, to ona nie jest, jakby pan redaktor sobie spojrzał, to jest tak naprawdę 2-3 strony. Natomiast podręczniki są przeładowane. Jeżeli nauczyciel się spotka z podręcznikiem, gdzie ma 4-5 kompletów i nagle będzie chciał realizować te podręczniki, no to ma takie spięcie w głowie, że zaczyna tak naprawdę pędzić. I to ale jest... są podobno lepsze i gorsze podręczniki. Oczywiście. Bardziej no to są... czytelne, mniej czytelne. To właściwie chodzi o to, żeby najpierw zastanowić się, co chcemy tego dziecka nauczyć, a później dobierać narzędzia i techniki i metody, a nie odwrotnie, że my patrzymy, co jest, jaki jest materiał, a później zastanawiamy się, po co to wszystko, tak? No tak, ale bardzo ładnie Pani mówi, ale jeżeli ja w klasie mam zdolnych uczniów, wiem, że chłoną szybciutko wiedzę, ale są osoby, które no niestety po 3-4 razy trzeba mówić o tym, jak to wszystko wyrównać. No i tutaj są metody aktywizujące, na przykład... Ale kogo? Tych słabszych? No, tych słabszych. I to co z tymi lepszymi w tym czasie? No. Zostawiamy ich na boku, bo ja muszę aktywizować tych słabszych? Nie, panie redaktorze, to tak naprawdę jest bardzo ciężka i trudna praca. Bo tak, to się tylko tak wydaje, że to jest taka lekka szkoła, fiński system i tak dalej. Wy właściwie nic nie uczycie, tylko będziecie wychowywać.
Natomiast to chodzi o bardziej zindywidualizowane, przepraszam, podejście do każdego ucznia i to się da zrobić, na przykład metodą stacji. Jak jest 25 dzieci, da się zrobić do każdego podejść? Oczywiście, że się da, tylko że to trzeba... Nie starczy 45 minut. Dlatego my nie mamy lekcji po 45 minut, tylko będziemy pracować blokami i właściwie większej części metodą projektu, czyli będziemy łączyć interdyscyplinarnie przedmioty i będziemy to robić bardziej całościowo. Będziemy wyławiać, co chcemy nauczyć, jakie kompetencje, które treści być może się, że tak powiem, zazębiają i co można właśnie w krótszym czasie bardziej efektywnie ucznia nauczyć. Czyli wasze lekcje mogą 3 godziny na przykład trwać, tak, bo mogą. Jest taka potrzeba. Oczywiście, po prostu. Oczywiście, że tak. My mamy bloki. Bloki macie, tak? Tak, nie ma dzwonków u nas. Właściwie są tak zwane właśnie bloki w tych starszych klasach, a od 1 do 3 no to już w ogóle jest nauczanie zintegrowane, więc tutaj nauczyciel sobie sam reguluje też patrząc na dzieci, czego akurat w danym momencie potrzebują, bo podkreślam, że jeżeli dzieci są zmęczone, zestresowane, no to one i tak nie chłoną. To jest tak zwana robota. Czyli co, idziecie grać w piłkę, tak? Oczywiście. Idziemy grać w piłkę 15 minut, zmieniamy tempo, wracamy albo ćwiczymy uważność żabki, gdzie regulują się dzieci same, uważność ćwiczą, oddech ćwiczą, no właściwie poznają siebie, bo to jest taką wartością. Teraz w dobie informacji, natłoku, właściwie mamy dostęp do wszystkiego, tak? Natomiast to, co się teraz jakby ujawnia, to, że my nie potrafimy tych informacji na przykład selekcjonować, wydobywać, odróżniać opinię od faktu. I tego wszystkiego tutaj z pomocą przychodzi myślenie krytyczne, gdzie placówka jest z certyfikacji i będziemy uczyć dzieci myślenia, co wydaje mi się z kompetencją w ogóle przyszłości. Czyli też w szkołach powszechnych, można powiedzieć. No nie, bo tam jest, nie uczą dzieci myślenia, nie aktywizują tego myślenia, tylko bardziej odtwórczo. Ja nie mówię o wszystkich, natomiast w większości, tak jak ja pamiętam swoją szkołę, to jeżeli ja miałam inne zdanie na dany temat, a nie zgodne z tym opracowaniem, albo pani od polskiego się nie godzi, Z polskiego zgodzę się, no pani Moniko. No zgodzę się, bo można interpretować wiersz tak albo tak, można inaczej przeżywać lekturę, no ale z matematyką co ja będę dyskutować? No mądrzejsi już wymyślili działania. Biologia odkryto, chemia odkryto. No o czym ja mogę tam... No tak, tylko że każdy przedmiot może być bardzo interesujący. I to chodzi o to, żeby te dzieci, bo one mają, my się rodzimy z takim, z taką już potencjałem zdobywania, dzieci są ciekawe, prawda? Zauważył pan, że dzieci pytają, zadają mnóstwo pytań. Przekorne są, tak, jak Polacy. Przekorne. One chcą dociec. Dlaczego? Dlaczego to jest mokre? A rodzice też sceptycznie podchodzą do waszego programu? Jak przychodzą, próbują się dowiedzieć, bo coś takiego słyszeli? To znaczy, ta szkoła jest właściwie dla rodziców, którzy, można powiedzieć, na nas czekali. To jest tutaj w Częstochowie grupa... Czy tak jakby pani powiedziała, osoby, które myślą, no, czekały na was? No myślę, że chcą, żeby ich dzieci za 10-15 lat były szczęśliwe. Rozumiem. Były szczęśliwe. Teraz ja się wykażę, nie wiem, sprytem takim, przypomnę się, bo pani coś mówiła o systemie jakiejś żabki, prawda? Tak, o uważności żabki. Uważność, więc ja teraz wykażę się tą uważnością, bo mówiła pani coś o systemie fińskim. Ja pamiętam wiele lat temu, jak Finowie wprowadzali jakąś nową edukację, nowy system, to wdrażali, nie wdrażali, to opracowywali to 10 lat, a wdrażanie było na kilku szkołach tylko 2-3 lata. U nas nasi ministrowie, nasz rząd lepiej myśli. W pół roku polikwidowali szkoły, zostawili podstawówki, taki system sprawdzony, niesprawdzony. No wiem, że główny powód to był to, że przemoc jest w gimnazjach, to należy zlikwidować. Teraz przemoc jest w podstawówkach, nikt podstawówek nie likwiduje. Dokładnie. A jakie pytanie? Pytanie jest takie, co na to ministerstwo? Rozmawiacie państwo z ministerstwem? Co na to minister Czarnek na przykład? Czy podobają mu się takie szkoły? Czy chętnie by się zapatrzył na was? A dlaczego mamy to nie wprowadzić do innych szkół? Ja myślę, że musiałabym osobiście porozmawiać z panem ministrem, żeby wiedzieć, jakie jest jego zdanie. A chciałaby pani porozmawiać? Oczywiście, że tak. Bardzo chętnie. Ja ze wszystkimi lubię rozmawiać i prowadzić dialog, ponieważ uważam, że każdy ma prawo do przedstawienia swoich argumentów i wartości i trzeba też szanować inne zdanie. Natomiast ja mogę mieć własne, tak? I mogę iść własną drogą. Myślę, że to nie jest na rękę takie szkoły, ponieważ one uczą myślenia, a jak wiemy, społeczeństwo, które myśli, społeczeństwem się trudniej manipuluje, trudniej się je
nim rządzi w ogóle. Czyli nie macie szans chyba na rozwój. Nie, ja myślę, że teraz już po okresie pandemii i po obnażeniu tej, jak działa system edukacji, mamy bardzo duże szanse na to, żeby jednak ludzie, którzy chcą, żeby ich dzieci nie były światopoglądowe, w sensie, żeby szanowały innych ludzi, i to właśnie będą szukać takich alternatywnych szkół z taką alternatywną edukacją. Sama jestem mamą i też bym nie chciała, żeby moje dziecko było w jakiś tam sposób mu narzucane pewne takie wartości, z którymi ja się nie zgadzam. Dlatego cieszę się, że w Częstochowie coraz więcej jest takich miejsc, w których właściwie możemy wybrać. Tak? Najgorzej to jest, jak nie mamy wyboru, jesteśmy na przykład skazani na jakiś system. A teraz zmieniamy tą edukację pomału, małymi krokami. Tak jak mówię, oddolnie niektórzy nauczyciele gdzieś tam próbują i to jest jeszcze trudniejsze, jak nic się tak naprawdę z tym nie zgadza. Natomiast naprawdę mocno wierzę w to, jestem przekonana i widzę tutaj po naszej szkole, że są zainteresowani, jest dosyć duże zainteresowanie. Myślę, że dużo ludzi też obserwuje, tak, jak to będzie. Tak jak pan mówi, że ten system no, w jakiś tam sposób się sprawdził gdzieś. Może nie do końca myślą rodzice, jak będzie u nas, ale to jest kwestia własnych przekonań w głowie. Czy strój ma ważne znaczenie tutaj? Strój? Tak. Chodzi mi o strój uczniowski. No bo w wielu szkołach, no oczywiście tradycje tutaj. Czy wręcz przeciwnie, państwo na kolorowo to robicie wszystko? Jak to mozaika, na kolorowo? Mhm. Myślę, że nie. Myślę, że to przede wszystkim, żeby ten strój no nie był może taki, to jest trzy szacunku jest w pozytywnej dyscyplinie. Szacunek do siebie, szacunek do innych i szacunek do miejsca, w którym się znajdujemy. Bo często, dobrze, że pan redaktor to w ogóle zadał to pytanie, bo tak często ludzie myślą, rodzice, że w takiej szkole to jest kult dziecka. Że dziecko po tej szkole będzie wchodziło rodzicowi na głowę właśnie, że nie będzie, że tam jest bezstresowe wychowanie i tak dalej. Ja nie wiem, ja nie znam człowieka, który wychował swoje dziecko bez stresu. Natomiast tu chodzi o to, żeby był szacunek do dziecka, do nauczyciela i do rodziców i żeby była trójstronna współpraca. Bo jeżeli my współpracujemy ze sobą, to naprawdę można piękne rzeczy tworzyć i tworzyć społeczność, która będzie pomału gdzieś tam coraz większa i coraz większa. Znam taką prywatną szkołę, bodajże system opracowano we Wrocławiu i nie będę wymieniał nazwy, ale wiem, że ten system polega na tym, że uczniowie na przykład mają zajęcia z plastyki i mówią, nie, panie profesorze, dzisiaj to sobie pośpiewamy, pogramy. Okej, chcecie to robimy. Mhm. Dzieci robią to, co chcą. Ale zastanówmy się, dlaczego. Właściwie ktoś wymyślił taki system. Bo im się nie chce uczyć języka polskiego, historii, angielskiego, nie wiem, co tam takie, jeszcze. Są takie, my nie będziemy nigdy kompetentni we wszystkich dziedzinach naszego życia. Pan jest redaktorem, ja jestem nauczycielem, działam w edukacji i to jest coś, co odkryłam w sobie i wiem, że to robię dobrze. Tak? Ja nie będę chodzić po ulicy na przykład i malować murale, chociaż może no, nigdy nie wiadomo, co w sobie odkryję jeszcze. Proszę spróbować, może tak, warto. Jakaś mozaika. Dokładnie. Ale chodzi mi o to, że to bardziej chodzi o taki tutoring, czyli o wspieranie zasobów, czyli wydobywanie z dziecka jego naturalnych talentów, a nie zabijanie tego. Oczywiście, tak jak już wspomniałam, podstawa programowa będzie realizowana na poziomie podstawowym, ale później to, co dziecko będzie w sobie chciało rozwijać, no będziemy bazować na tych zainteresowaniach. Ale to znaczy, że dziecko ma ogromny talent do przedmiotów z fizyki, z chemii, więc nie będzie uczyć się polskiego. Oczywiście, że będzie. No bo jak możemy mówić o świadomym obywatelu, tak, który nie zna na przykład podstaw innych przedmiotów i to będziemy realizować tylko właśnie w taki sposób innowacyjny. My tymi metodami po prostu chcemy zmieniać tą edukację. Jakby zostawić ten cel, natomiast te metody zróżnicować i dlatego tutoring, dlatego myślenie krytyczne, pozytywna dyscyplina, to wszystko ma współgrać. No i uważność, też mamy język angielski, dużo wychowania fizycznego, to też jest moim zdaniem w ogóle spychane, że tak powiem, na margines, a dzieci teraz coraz bardziej. A co z religią na przykład? Religia oczywiście dla chętnych będzie. Dla chętnych tak, będzie. My tutaj dobrze, a co sami rodzice mówią? Są zadowoleni, czy zabierają dziecko? Wie
pani, ja myślałam, że tutaj taki bat porządny będzie nad moim dzieckiem, dyscyplina, a tu można robić wszystko, u państwa nauczyciele uśmiechnięci, dzieci zadowolone, ale co potem będzie na maturze, to już nie wiadomo, tak, jeżeli dorosną. To musi pan redaktor mnie za rok zapytać, jak już przejdziemy jakiś etap. Natomiast docelowo chcemy otworzyć też szkołę średnią. Czyli macie lata. Przedszkole, macie szkołę podstawową, mało wam, teraz będzie tak, szkoła średnia. Tak, ponieważ te dzieci, chcemy, żeby one już potem właśnie nie były w takim wielkim stresie i tak samo i rodzice, żeby mogły kontynuować swój rozwój, samorozwój, samoświadomość w takich bezpiecznych warunkach. Bo ja nie rozumiem, dlaczego my się przed tym bronimy, przed tymi warunkami. Dlaczego my po prostu uważamy, że to, co się nie sprawdza, bo widać to naocznie, że to jest po prostu nie... Młodzież wychodzi, szuka pracy i właściwie co się dzieje. Pracownicy zgłaszają, ja rozmawiam z pracodawcami, sama też miałam swoją działalność i wiem, że na spotkaniach kwalifikacyjnych, oprócz tego, że 1500 dyplomów można mieć, bo teraz są takie czasy, że to nie jest już problem, to liczy się dla mnie, kim on jest. Tak, jakim jest człowiekiem, jakie ma kompetencje, jaką ma świadomość siebie, czy wie, jakie są jego dobre strony, na czym możemy bazować, a co jeszcze na przykład jest do wypracowania. I też chcemy jakby przenieść te wartości już na poziom szkoły, żeby wprowadzać pomalutku, takimi małymi krokami dzieci, dlatego że jak pójdą na taką rozmowę, to one będą pewne siebie, one nie będą zarozumiałe, ale właśnie tak będą znały swoją wartość. To tak? Jeszcze się pochwalę tą żabką, przypomnienie. Chcę ostatecznie tak dosłownie w 30 sekund, żeby pani powiedziała, czym różni się wasza mozaika od innych szkół, które no, muszą jakieś tam edukację tak przejść. Różnimy się przede wszystkim tym, że mamy, tak jak już wspominałam, autorski program, czyli myślenie krytyczne, to co wspominałam, to nie ma tego tutaj w Częstochowie, żeby to było połączone w jedną całość i zadbanie... To inaczej pani zapytam, czym będzie różnić się to dziecko, które wyjdzie ze szkoły podstawowej od tego dziecka, które chodzi właśnie do was? Będzie myśleć, będzie rozpoznawać swoje i innych emocje, będzie odróżniało fakty od opinii, będzie potrafiło dyskutować, prowadzić dialog, nie oceniając innych ludzi, będzie tolerancyjne, będzie szanować przede wszystkim siebie i innych ludzi. Ale żeby to osiągnąć, to my sami, nauczyciele, musimy jakby modelować to. Więc w związku z tym no tutaj kadra też jest mocno wyselekcjonowana i są osoby, które naprawdę kochają swoją pracę i chcą... Wie pan, to jest coś takiego, że kiedyś było takie powiedzenie, dzieci i ryby głosu nie mają. A ja się zawsze pytam, czy to w jakiś sposób dorośli się zwracają do swoich dzieci, czy pan by na przykład użył takiego sformułowania do kolegi z pracy albo koleżanki na warsztatach, tak ich pytam. I no wtedy jest taki, to zależy jak się odnosimy do tych dzieci, bo nie wiem dlaczego mały człowiek jest traktowany no, często z brakiem szacunku. Więc tym chcemy, żeby się tutaj nasza szkoła różniła, żeby była otwarta, żeby dzieci też były tolerancyjne. Ja wiem, że to tak brzmi górnolotnie, prawda? Ale rozumiem, że dzieci u was głos mają. Mają i szanujemy się nawzajem. Bardzo dziękuję pani Monika Niedzielska, była gościem sieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.